Serdecznie witamy wszystkich hodowców i ponownie gościmy u kolegi Henryka Sząszora w oddziale 075 Trzew, a dokładnie jesteśmy w miejscowości Trzewskie Łąki. Kiedy tutaj w lecie odbywały się loty, jeszcze byliśmy na czwartym locie, my tam byliśmy zajęci robieniem zdjęć gołębi w garażu niejako i troszeczkę przegapiliśmy moment wchodzenia gołębi u kolegi Henryka, a dużo ich przyszło, z tym, że jakie wyniki one zdobyły, to możemy się dzisiaj już dowiedzieć. I właśnie kolega Henryk nam dzisiaj opowie trochę o tamtym locie, o sezonie, który miał w tym roku, jak mu przebiegał, a nie jest zadowolony z niego, to już wstępnie tu wiem. No i później jeszcze pójdziemy też zobaczyć jego gołębnik, którego nam do tej pory nie pokazywał, taki zlokalizowany nad Strychem, gdzie ma swój rozpód metodą na ogiera. Ale tutaj już oddajemy głos koledze Henrykowi, który nam właśnie opowie teraz o swoim sezonie, gołębiach nowych nabytkach, no i po prostu co nowego tutaj się wydarzyło od tamtego czasu, kiedy ostatnio gościliśmy. Witam wszystkich serdecznie. Powiem tak, że rok 2013 zapisał się u mnie jako najgorszy z możliwych, jakie tylko w życiu przeżyłem. Ponieważ tak, na początku roku miałem dwie operacje, jedną w lutym, za dwa miesiące następną w kwietniu. Także przygotowanie do gołębi robiła tylko żona. No, tak jak umiała, tak zrobiła. No, było to na tyle dobrze w gołębiach dorosłych, że do 10 lotu byłem drugi w Trzewie, w oddziele. 10 lot okazał się dla mnie pechowy. Gołębie przychodziły bardzo dobrze, ale co z tego, jak matka Unikona zarejestrowała z dwugodzinną dyferencją i gołębie odrzucone moje i trzem kolegom, którzy do mnie wkładali na moją matkę. No, jest to przykre, no, ale tak się stało. I w gołębiach dorosłych mimo to no, jakoś tam leciałem do końca, byłem ambitny i uważałem, że to nie zawsze się zdarza taka przyjemność, żeby lotować. Wylatały gołębie piątego przodownika. Mi się wydaje, że przy takim odrzuceniu 450 punktów to i tak dobry wynik. W gołębiach młodych powtórzyła się sytuacja zaraz na pierwszym locie, ponieważ zegar dałem do naprawy, ale co z tego, przyszedł i się okazało, że w dniach pochmurnych i deszczowych zegar Unikon, no znaczy matka Unikon wkładaniowa robi takiego psikusa, że się po prostu blokuje. No i ona się równie zablokowała i znowu zostały wyniki odrzucone, ponieważ była znowu niewiarygodny czas taki, no i niestety ci, co ze mną wkładali, też taki zawód. Też zawód był straszny. No więc na drugim locie już nie chciałem dawać, bo już do żony mówię, no pech to pech. No ale dałem i co się okazało, drugi lot był pod wiatr, dość silny wiatr. Moje gołębie uzyskały pierwszy, drugi, trzeci gołąb oddziału. No i tam byłem w dwudziestce, miałem kilkanaście gołębi. Zająłem pierwsze miejsce drużynowo z tego lotu. No i wiadomo, że zaraz z 60 któregoś tam miejsca wywędowałem do góry, prawie że na 30 któreś miejsce. No i potem na trzeci lot znowu się podniosłem o 10 miejsc, na czwarty lot też się podniosłem, chociaż czwarty lot był też nie, może był bardzo udany, ale bardzo pechowy, ponieważ tak jak kolega Krzysztof wspomniał, żeśmy robili zdjęcia gołębiom, no i żeśmy przyszli do gołębnika. A już te gołębie siedziały w środku. To było 36 gołębi i patrzę w zegar, one w ciągu 30 sekund się odbiło 36 gołębi. Także na pewno były jakieś godziny, przepraszam, jakieś kilka minut pewnie wcześniej, bo wiadomo, jak gołębie, jak kaczki, jak siądą, to jeden wchodzi, potem cała reszta, nie? A tak się skubią i tego. Ale i tak młodych nie było najgorzej, chociaż ten lot nieuznany jeden, to byłem pierwszym wicemistrzem sekcji i w oddziele jestem czwartym przodownikiem. No ale w okręgu też kolega miał bardzo wysoki wynik, tak? No i w GMP jestem dziewiąty w okręgu, nie? Także no mimo znaczy, tego wszystkiego jakoś udany sezon, tak, a dziewiąte miejsce w okręgu. W okręgu w młodych, także to tam jakoś się tak zrekompensowało to tą całą sytuację, nie? No i chciałbym powiedzieć, że przyszły rok liczę na to bardzo, że się przygotowałem już, zresztą zrobiłem serwis taki tej matki wkładaniowej, taki szczególny, sprawdzony już pewnie, już nie będzie takich wypadków. No i myślę, że stan zdrowia będzie dobry, także chciałbym sobie wszystkim innym życzyć, żeby tak było, żebyśmy mogli spokojnie sobie lotować.
Chciałem teraz przedstawić moje gołębie rozpłodowe, które, na których bazuję, które tutaj posiadam. Ja tylko powiem tutaj może, dlaczego tak katalog robimy, bo ponieważ tu kolegi, kiedy byliśmy ostatnio, pokazywaliśmy gołębie, gołębniki, a mniej mówiliśmy o pochodzeniu tych gołębi. Natomiast dzisiaj chcemy się troszeczkę skupić, pokazać, jakie tutaj kolega gołębie w rozpłodzie ma, a są to gołębie i od Heinza Bindacza, tak, od Herbotsa oryginały, są to gołębie od Dietera Zyberta, no i oczywiście to, o którym wcześniej rozmawialiśmy, o tych gołębiach Erharda Pankego i gołębiach Erika van Stenbergena, oryginałach, które kolega posiada. Teraz tutaj widzimy, kolega nam pokazuje. Junior 155, tak, to jest syn tego juniora, to jest gołąb 5161409, on jest na gołębniku. To jest kolega rodowód. To jest rodowód, tak, tutaj z tego gołębia, prawda? Tu jest zobaczmy następny gołąb. Tu jest Julian. To jest gołąb. My te gołębie zeskanujemy rodowody, pokażemy kolegę na stronie. To jest Julian. To jest kolega zobaczył. 2203901. To jest ten tutaj. To jest ojciec bezpośredni tego gołębia. Tutaj jest, zobaczmy na katalog, tu jest Attila. Pozaznaczane wszystko. To jest pozaznaczane 516-3295. I to jest właśnie ten gołąb. Ten gołąb. Ojciec też, nie żaden tam wnuk, tylko bezpośrednio po Herbocie, po tym. To jest, no, tutaj są również gołębie Dietera Zyberta. To są gołębie, które zobaczmy, też gołębie Branko, Junge Branko, prawda? Ja tak z Kesa Bosły, a te wcześniejsze, które kolega pokazywał, to są z gołębi Kopmana. Tak, tak. To są gołębie Kopmana. Tutaj zobaczmy też Kopman Zyberta. Kopman Zyberta, tak, i tutaj u góry jest z Olimpijczyka Kesa Bosły. Tak, Kesa Bosły. Kanibala Kesa Bosły. Tu tak, widzimy. Tak, tutaj tak. My, mówię, będziemy te rodowody mieli zeskanowane, tak, zapoznać się z nimi będzie można swobodnie na stronie. Kleine Dick też jest, prawda? Mhm. Tutaj. Także widzimy, Kopman. Kolega, w większości to Zyberta, ale pochodzące z gołębi to jest bezpośrednio Kopmana. Kopmana. Tu widzimy, tak, z Ermervena. Tak. Tutaj są z Robena, Dariusa, to są Kopmany głównie. Tak, tutaj tak samo Kopman, prawda? Też Kleine Dirka oczywiście się pojawia. Tak. No tutaj też kolega, Kleine Dick. Tak, też. Zobaczmy. Kopman, Zybert. Tutaj kolega ma takie gołębie Dietera Zyberta, a tutaj ma. To jest oryginalne gołębie. Kilka gołębi oryginalnych Erika van Stenbergena. Belgii, prawda? Tak, zobaczmy. To jest brat Tornado. Mhm. To jest, jest napisane po syn pułonego brata Tornado. To tak, są gołębie młode z 2013 roku. Kolega nie ma z nich jeszcze chyba młodych żadnych. Nie. One będą dopiero teraz. Nie, tu jest 2008, znaczy 208. Z wnuk 622. Tego słynnego gołębia. Gołębia, który zdobył 2, 4, 6, 8, 10 czy 11 pierwszych konkursów. Tu jest też bezpośrednio Steinberger też. Tu jest Erharda Pankego, ale tu jest syn Tornado. Na obrączce Erharda Pankego z 2010 roku jest gołąb. Tu jest następny syn Tornado bezpośrednio, prawda? 131. Ci, co się znają te gołębie, to wiedzą, tu że jest, ten Tornado jest właśnie u. Tu jest córka Tornado, córka Tornado 160 też jest na gołębniku, prawda? Tu jest wnuk 622. Mhm. Bezpośrednio, nie? My tutaj tu są wnukowie, wnuczki i wnuki. Tutaj Tornado. Jest Tornado, tutaj jest również wnuki i wnuczka Tornado, tu jest wnuczka Tornado. Ja tylko teraz zapytam, bo my tutaj robiliśmy przed chwilą zdjęcia tych gołębi młodych na sprzedaż, które kolega ma lotniki przelotowane z tego roku. To są gołębie, wiadomo, 600. Że po Tornado nie będą, bo to są, znaczy to są po tych starszych nie będą. Te, które teraz będą na sprzedaż, to są gołębie, może kolega usiądzie, będzie lepiej widać. To będzie tak, że te gołębie, które mamy na sprzedaż, wywodzą się z gołębi głównie Zyberta, Bindacza, czy to co są? Tak, Zybert, Bindacz, Steinberger tak samo, prawda, i Tony Dagner i od Pittmana, ale tak. Elena Pittmana to kolega ma tych gołębi tam z Finekę, tak? Tak, ja tutaj mogę pokazać. Nie, trochę kolega się podejdę, bo tutaj zobaczmy, co są tutaj Zyberta. Tu są akurat Dietera Zyberta. Nie, Dietera, Dagnera, Anton Dagnera, przepraszam. Tutaj są podwójnie z Maestro raz. Junge Maestro, tu jest Maestro, też podwójnie dwa razy Maestro występuje, jest imigrodowane. Mm-hmm. Tutaj jest też po Maestro. Mamy teraz na aukcjach chyba dwa czy trzy gołębie od Antona Degnera, one są
w Gołębniku teraz u kolegi Waldemara Piszczały, a one są teraz u nas w aukcjach specjalnych, wystawione na sprzedaż, a widzimy, ten kolega akurat też te gołębie Antona Deignera posiada. Tutaj widzimy, mamy teraz Prangie, gołębie, tak, ale to są gołębie Pitmana, wywodzące się z Prangiego 1001, widzę. Tak, i 1002, tutaj jest 1001, 1002, to jest ta samica, 1002. I tu jest Prangie 1001, prawda? To jest to. Tu jest syn Hurikana, 51. Syn Hurikana. Tutaj jeszcze tutaj jest kolega tego sam osobiście. Tak, sam osobiście. Tu jest Pitmana, wnuk Hurikana, nie? Mhm. 380. Tu jest 380. Z tych gołębi też kolega tu ma. Tu jest 380. Co mamy tak. Tam sugerujemy się szczegółowo zapoznać z rodowodami. 701 to jest też Hurikan, też wnuk Hurikana 701. I teraz powiedzmy jeszcze, koledze, w tym roku te gołębie młode, które się najlepiej sprawdziły, to właśnie z jakich gołębi się wywodziły? Z tych Finekę? No i Swinekę i Steinbergeri też bardzo ładnie leciały, bardzo ładnie leciały, tak. Dobrze. Więc tutaj jest Dochman teraz, nie? Super Dojmen. Super Dojmen, 100 to jest syn, a tu tutaj, jest po córce, a to tutaj jest po córce wnuk, nie? Wnuk tutaj zaznaczyłem 1498. Tu kolega w zapisach jest precyzyjny, ma katalog przygotowany, sprawdza wszystko. Tak, także tutaj nie ma żeboli, nie? No. Tutaj jest tak samo 2019. Tu jest też Super Dojmena od strony po córce Super Dojmena. Po córce, to jest ta córeczka, tak? Nie? Tutaj dalej, tutaj jest też Dochman. Tu jeszcze 14. Tu ktoś, jakby 85. nie wiedział, to Rainer Fittmann wydaje co roku taki katalog. Co roku. Par rozkładowych, tak. I tutaj można sobie te gołębie oglądać. Jego można też pobrać w formie. Ceny można też. Też, ale ja powiem, że na stronie internetowej Rainera Fittmana można ten katalog pobrać w formie elektronicznej. Jak ktoś go nie ma wydrukowanego, to sobie może zawsze też przeglądać. Także tu są zaraz ceny, nie? To nie są ceny za parę, chciałem powiedzieć, tylko ceny za sztukę. No to każdy wie już. Każdy wie. Tutaj są po Finekę, prawda? No, nie? Tutaj te teraz gołębie, które kolega. Tutaj syn po Finekę, syna Finekę, czyli wnuki Finekę. Tutaj mam, to mam jednego, 583, to starszy jest, bo to jest trzylatek. Tak, a teraz, tak, a tutaj są nowe wnuczki. Tutaj są nowe, które... Z 13 roku, które teraz przywiozły. Na Finekę 5000. Też. I tu Foru i Twerworta widzę. To my podobne gołębie mieliśmy też u nas na aukcjach. Tutaj jest... Tak, ale kolega jechał tam je kupić. Tak, bezpośrednio kupiłem od Pitmana, nie? Tutaj jest tak samo 1870, nie? Tutaj jest zimberdowany również ten 1869, nie? Dobrze. Także kolega nam tutaj zaprezentował te swoje gołębie rozpłodowe, a za chwilę przejdziemy do gołębnika tego na strychu, który jest zlokalizowany, a w którym jeszcze nie byliśmy, i tam kolega właśnie ma to, co rozmawialiśmy, na ogiera. I tak jak kolega trzyma na ogiera, to ile tak młodych wyciąga kolega? No staram się 5 par z jednego samca wyciągnąć. Aha, 5 par, czyli daje mu 5 samiczek. 5 różnych samiczek. Tak, w ciągu roku piąto, całego, tak? Tak, w ciągu roku, a z tym, że piątą wtedy daje już mu na stałe. Nie? On wtedy z tą piątą siedzi i się bawi tam i zostaje, że chociaż jednego młodego wychowa. Nie? Tutaj jak za chwilkę do góry przejdziemy, tam kolegę tylko zapytam, bo kolega coś wspominał, że właśnie te gołębie będzie w tym roku parować się właśnie w grudniu już, 24, tak? Tak, żeby dość szybko mieć, tak zwany to zerowy lęk. Zerowy lęk, jak najszybciej. Bo jest sporo ludzi, którzy by chcieli chociaż po parę sztuk, a chciałbym parę dla siebie i parę też, żeby komuś użyczyć. Nie? I dzisiaj właśnie tutaj zorganizowaliśmy zdjęć kilkunastu gołębi młodych, troszeczkę są też gołębie też starsze, jest kilka gołębi Erharda Pankego, jest jeden oryginalny gołąb Erika van Stenbergena i zachęcamy kolegów też do wejścia na stronę internetową, zobaczenia tych rodowodów, które tutaj prezentowaliśmy, dokładnie się można z nimi zapoznać. No i zapoznanie się też z innymi sukcesami, osiągnięciami kolegi Henryka. A teraz przejdziemy do gołębnika tego rozpłodowego, w którym jeszcze nie byliśmy. I też oczywiście zachęcamy do oglądnięcia sobie innych filmów, które tutaj u kolegi Henryka nakręciliśmy w trakcie sezonu lotowego, teraz i wcześniej. Dziękuję. I przechodzimy teraz do gołębnika rozpłodowego. No i jesteśmy w gołębniku rozpłodowym u kolegi Henryka Szonszora. Kolega Henryk jest oczywiście z wnuczkiem Maćkiem, tak? Maciek gdzie do szkoły nie poszedł specjalnie, żeby występować tutaj, tak? Tak. Pomagać dziadkowi, czy nie? Tak, to jest mój asystent. Asystent, dobrze. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej o gołębiach, które kolega Henryk ma w rozpłodzie swoim. Pokazywaliśmy te
wybitne asy rozpłodowe kolegi Henryka. A teraz zobaczmy, tutaj jest takich 6 boksów, tak? Tak, 6 boksów. 6 boksów takich na strychu tutaj garażu. Zobaczmy, o, tak tutaj wygląda. Tutaj jest każdy, te gołębie mają tutaj obszernie dużo miejsca, a więcej o tych gołębiach, może jak tutaj zorganizowany ten rozpływ ma kolega Henryk, powie nam sam właśnie tutaj właściciel. Proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie. W rozpłodzie mam najwybitniejsze, najlepsze gołębie z moich tutaj gołębi rozpłodowych. Wpuszczam je... Znaczy tutaj, w tym miejscu? Tak, tak. Wpuszczam je i po tam dwóch, trzech tygodniach, jak tylko samiczka czuje, że ma jajko, zabieram i po prostu... Tutaj na ogiera, krótko mówiąc. Na ogiera, tak. No nie chciałem tego użyć słowa. Na ogiera po prostu daję następną samiczkę po dwóch dniach. No i tak to się ten cyklicznie odbywa, że zamierzam od tych najlepszych, najwybitniejszych gołębi, które posiadam, wychować jak najwięcej młodych, nie? I potem to przekazuję pod mamki. No takie gołębie, no one mamki. One są też dobre, no ale uważam, że w pierwszej kolejności powinni te gołębie właśnie wyprodukować jak najwięcej gołębi. Te wybitne. Wybitnych po najlepszych lotnikach tutaj, jak na przykład po... Tony Dagnerze 1046 to jest dwustronny, po dwustronnym jest po Maestro. Maestro Ainz z dwóch stron ma, prawda, tak jak na przykład od Herbotsa po juniorze 155, co jest wybitny, najlepszy lotnik, jeden z lepszych lotników po 2419, najlepszym moim samcu rozpłodowym i zarazem czwartym lotniku w Polsce. No i innych takich najlepszych gołębiach, to tutaj te 6 gołębi wprowadzam i one co jakiś czas mają nową partnerkę i że w ciągu roku przynajmniej te 5 partnerek zmienia. Tutaj teraz patrzymy, że zobaczmy, one nie są sparowane, kolega ma oddzielone, tak, samiczki, rozdzielone samiczki, samce są porozdzielane, tak. Że po prostu tylko tak. Ale przygotowane są. Ale są przygotowane, tak, one już są w takim końcówce pierzenia. Chwili, i tak, teraz w tym roku kolega, tak jak rozmawialiśmy, chce troszeczkę taką modyfikację zrobić, że już chyba w grudniu chce 24 mieć parowane, grudnia tak? Właśnie w Wigilię chce zacząć parować. Tutaj są a warunki, czy to wywiąże się z tym, ciepło. Że może zwierzęta mówią, to żeby porozmawiać tak, z nimi lepiej? To raz, aha. A dwa, że tu jest ciepło i tam na dole jest piec, ogrzewanie, także tutaj jest i klimatyzacja odpowiednia, bo są okna, prawda, można wietrzyć. Jak za ciepło. Czyli nie będzie problemu, tak jak mieliśmy będzie, w tym roku z zimą, że bardzo długo trwała, zimno było, wielu nie będzie to przeszkadza absolutnie. Aha. Można będzie wychować najlepsze gołębie. Nie? Dobrze, zobaczmy sobie tutaj, o, tak wyglądają te gołębie, które są teraz porozdzielane. Tutaj chyba samiczki ma kolega, to są tak? Same samiczki. Same tak, samiczki, a tutaj te samiczki, też samiczki, te samiczki, tu widzimy. Tak. Tak, zobaczmy jeszcze kolega, jak to ma zrobione. Tu widzimy siateczki są, tak, taka tak, zwykła półka nawet. I na tej półce na pewno będzie za chwilę miska lęgowa. Tak, no i oczywiście tak. Ta para, która będzie miała młodego. A tutaj tak. Zobaczmy, chyba samce są, tak? Tu są samce. Tak, o, tu samce. Tak. O, widzimy. Tak. Tak, może otworzymy na chwilkę, o, zobaczmy. I tu jest przygotowane wszystko do rozpłodu. Tak, tak. Niedługo już, to jeszcze z miesiąc. Co najmniej no, ponad trochę, tak, bo tak jak kolega miesiąc. Mówi, 24 będzie grudnia będzie parować, tak. To będzie jak się złapie. Tak. No i tu widzimy też kolejna cela, także miejsca mają dużo. Czyli tutaj 6 boksów tak. I właśnie gołębie z tych boksów no, będzie można tutaj sobie później zobaczyć te młode, które tak, kolega tak, będzie miał. Także dzisiaj na razie dziękujemy koledze, życzymy udanego sezonu i jak się nazywa, zobaczymy się na pewno jeszcze raz w przyszłości. No, dziękuję. Do zobaczenia. Jeszcze.